Witam w Liberalnej Niedzieli. Dzisiejszy program o naprawdę dużym sukcesie mojego klubu Konfederacji Warszawa, którego jestem liderem. Trzymam przed sobą pismo z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Wojewody Mazowieckiego, który stanowi odpowiedź na apel klubu Konfederacji Warszawa. Przeczytam krótkie pismo w związku z apelem dotyczącym uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. Informuję, że wojewoda mazowiecki w dniu 24 maja 2021 wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność wyżej wskazanej uchwały. Treść rozstrzygnięcia nadzorczego wraz z jego uzasadnieniem została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2021 pod pozycją 4689. To naprawdę duży sukces klubu Konfederacji Warszawa w tym brzmiącym skomplikowanie stwierdzeniu piśmie mowa o uchwale Rady Warszawy dotyczącej strefy płatnego parkowania na Żoliborzu i Ochocie. Proces uchwalania haraczu parkingowego, podatku tego naprawdę bardzo uciążliwego, nieefektywnego i szkodliwego podatku za parkowanie właśnie na terenie tych dwóch dzielnic, na Żoliborzu, w którym strefy pobierania tego haraczu do tej pory nie było w ogóle, i na Ochocie, gdzie strefę, w której miasto zamierzało pobierać ten haracz, planowano rozszerzyć na całą dzielnicę. Proces ten Klub Konfederacji Warszawa, także Partia Korwin Oddział Warszawa, Okręg Warszawa, także wiele lokalnych organizacji monitorowało ściśle. W konsultacjach społecznych zarówno działacze Klubu Konfederacji Warszawa, jak i lokalnych organizacji uczestniczyli, doskonale widzieli, że mieszkańcy Warszawy są zdecydowanie przeciwni strefie płatnego parkowania, nie zgadzają się na ten haracz, który wynosi ponad 1000 zł miesięcznie, jeśli ktoś parkuje na terenie strefy. Sprzeciw był naprawdę ogromny, także ze strony zwykłych mieszkańców, ze strony ludzi, którzy pracują na terenie Żoliborza czy Ochoty, czy w ogóle na terenie strefy płatnego parkowania w jej także dotychczasowym kształcie. Ludzie nie chcą tego podatku, wiedzą, że jest to cios wymierzony w nich samych, podyktowany wyłącznie względami ideologicznymi. Skrajnie lewicowe, ekstremistycznie lewicowe władze Warszawy chcą pozbyć się samochodów z miasta, dlatego że nienawidzą swobody, jaką ludzie mają w zakresie przemieszczania się. Chcą, by transport był zorganizowany w sposób kolektywny, by to miasto tym zarządzało, a nie żeby ludzie mogli sobie poruszać się tym, czym sobie życzą. Taka właśnie lewacka, totalitarna wizja miasta to jest znak rozpoznawczy lewicowych ekstremistów z Platformy Obywatelskiej i jej przystawek. Ludzie naprawdę gremialnie wyrażali sprzeciw wobec tego pomysłu w trakcie konsultacji społecznych. Na spotkaniach konsultacyjnych około 90% mieszkańców, którzy wypowiadali się na temat zasadności wprowadzenia strefy, było przeciw temu pomysłowi. Nieliczne głosy za strefą z reguły pochodziły ze strony ekstremistycznych organizacji typu Miasto jest nasze. Natomiast zwykli ludzie po prostu tego pomysłu nie popierali. Miasto jednak zafałszowało raport z konsultacji społecznych. W raporcie skupiali się na uwagach technicznych dotyczących strefy, a nie na tym, że ludzie po prostu strefy nie chcą.
Jako klub Konfederacji Warszawa, po tym gdy Rada Warszawy, ignorując głos mieszkańców, przegłosowała wprowadzenie strefy płatnego parkowania na Żoliborzu i Ochocie, wystosowaliśmy pismo do wojewody mazowieckiego, by tę uchwałę uchylił zarówno z powodów merytorycznych, jak i z powodów nieprawidłowości w procesie konsultacji społecznych, no bo nie może być tak, że ludzie w konsultacjach mówią, że są przeciw strefie, a miasto w raporcie z konsultacji w ogóle to pomija i pisze o aspektach technicznych. I rzeczywiście, jak Państwu czytałem, wojewoda mazowiecki przychylił się do apelu klubu Konfederacji Warszawa, za co serdecznie panu wojewodzie dziękuję. Strefa płatnego parkowania na Żoliborzu i Ochocie nie wejdzie w życie. Uchroniliśmy mieszkańców Warszawy przed tym haraczem, przynajmniej w zakresie właśnie, w jakim strefa miała być powiększona. Dlaczego to takie ważne? To ważne, żeby w sprawach oporu wobec właśnie tej lewackiej ideologii antysamochodowej, wobec polityki niszczenia miasta i pobierania od mieszkańców miasta coraz większych haraczy za parkowanie, żeby się tutaj po prostu nie poddawać. Presja ze strony mieszkańców, presja ze strony organizacji społecznych ma sens. Trzeba brać udział w tych konsultacjach, gdy miasto wbrew woli mieszkańców próbuje, czy to właśnie pobierać się haracz parkingowy, czy to niszczyć infrastrukturę miejską, pogarszać przepustowość jezdni i tak dalej, likwidować miejsca parkingowe. Należy się temu sprzeciwiać. Oczywiście lewaccy ekstremiści rządzą Warszawą, wiele z tych negatywnych, niekorzystnych dla mieszkańców zmian przeprowadzą, ale jak widać, czasami udaje się to powstrzymać, dlatego apeluję, gdy tylko widzicie, że władze miasta niszczą nasze miasto, chcą okradać mieszkańców miasta w coraz wyższych podatkach, chociażby podatkach lokalnych, chociażby właśnie poprzez podatek parkingowy. Należy się temu sprzeciwiać i wykorzystywać wszystkie dostępne środki prawne, żeby to powstrzymywać. Naprawdę nie zawsze się uda to powstrzymać, ale czasami się udaje i tym optymistycznym akcentem zakończę ten odcinek Liberalnej Niedzieli. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.